Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Was do tego, abyście skorzystali z linków w opisie tego materiału. Dzięki temu będziecie mogli dołączyć do moich mediów społecznościowych, wesprzeć mnie, ewentualnie nawiązać ze mną współpracę, jeżeli działacie w komiksach. A dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję 827. Taki dość nietypowy tytuł. Komiks wydany przez wydawnictwo Granda A. a... Otolch odpowiada za tą pozycję. Możecie z tego artystę poznać choćby nawet komiks dwa gwoździe. Dobrze mówię tak. Między innymi w akcie numer 30 też się pojawił. I ostatnio inna jeszcze pozycja, której przyznam szczerze, tytuł wyleciał mi z głowy. Coś. z turmą związane, traumą... Nie pamiętam, ale nawet powiem szczerze, że go mam. Więc... tak. Zacznijmy może od prezentacji tego komiksu. Przede wszystkim 49,90. Taki format, troszeczkę bardziej mi lekko zeszytowy, miękka oprawa. Bardzo ładna okładka, tak jak wydaje Non Stop Comics. Ja lubię tą fakturę na okładkach, bo ona jest taka przyjemna, miękka, troszeczkę jak skóra. Świetna sprawa i przede wszystkim muszę Wam powiedzieć jedną rzecz. Styl artysty, który właśnie odpowiada za ten komiks, ja bardzo lubię. Niektórzy mogliby powiedzieć, że są to trochę takie bohomazy, ale ta kreska i przede wszystkim kolory, które są tutaj dodawane, dla mnie to jest wspaniała sprawa. I to mówię z czystym sumieniem, bez dwóch zdań, bez żadnego tutaj ściemniania. Po prostu mi się podoba koniec, kropka. Sama historia to wielowątkowa opowieść, w której kolor jest przewodnikiem po miejscach, mitach i kolejnych warstwach czasu. Stefan Osowiecki był najsłynniejszym jasnowidzem II Rzeczpospolitej. Jego przepowiednie były tak trafne, że zanim politycy liczyli się z je, że znani politycy, przepraszam, liczyli się z jego zdaniem. Latem 1939 roku zapytano go, czy wybuchnie wojna. Odpowiedział że nie. No i właśnie 827 opowiada dlaczego skłamał. Także tak, historia dzieje się na takich różnych troszeczkę płaszczyznach. Przede wszystkim zaczyna się w roku, jak tutaj możemy sobie zobaczyć, 1941. I nazistowskie Niemcy i sowiecka Rosja walczą o swoją wizję świata. Brutalna wojna przetacza się przez wschód Europy. Zniszczony świat przemierzają ludzie, ale też inne istoty. Tak, to jest prawda. I tutaj sami możemy już zobaczyć na wstępie, że. No to raczej nie są tacy, no, no powiedzmy, ludzie, bo jeżeli ktoś dostaje choćby nawet czymś, jakimś tempym, czy nawet ostrym narzędziem, i dostaje w ten sposób, a później tylko ma to poszywane i nic mu się nie dzieje, no to nie jest to raczej człowiek. Bądź co, bądź. Cholernie mi się podoba ten styl, naprawdę kolory, takie wręcz mocne, pastelowe niekiedy, to wygląda tak pięknie, że no nie wiem dlaczego, mi się to po prostu podoba. Bardzo mi ten styl odpowiada i czytając ten komiks miałem ogromną satysfakcję i nie będę tutaj przestawał słodzić, bo po prostu lubię, lubię luzne, różne style, uwielbiam moj, mojego ulubionego rysownika Jim Lee i porównajcie sobie, jak rysuje Jim Lee, a jaki tu jest prosty, taki trochę na swój sposób bohomazowy, jak spotkałem się z opinią styl. Ale mi się on po prostu, moi kochani, podoba ba. W sposób jaki tutaj jest to wszystko przedstawione i jak dzieją się te rysunki, i walka trochę też użyłbym określenia ludzkości na swój sposób z demonami. Nie wiem dlaczego, ale nasuwa mi się na myśl i nasuwała mi się myśl, kiedy czytałem ten komiks BPPo, czyli Biuro Badań Paranormalnych, Uniwersum Hellboya, dosłownie. Akcja mówi dzieje się w czasach, kiedy osowiecki sobie tutaj mówiąc kolokwialnie działa oraz te czasy wojenne oraz tajemnicza rzecz no, żeby nie mówić przedmiot księga, czyli właśnie 827 która tutaj jest główną rzeczą, a jednocześnie przyczyną w mojej ocenie oraz tym, co jest pożądane, co jest wymagane. Aby stało się to, co ma się stać. Ja tutaj mówię bardzo lakonicznie, bardzo ogólnikowo, bo nie chcę wam tego też i zdradzić. Jest to klimat iście taki też horrorowy. Brutalna pozycja, ale zarazem mówię, podkreślam, fajna kreska. Idealnie ona się wpasowywuje w to, co tutaj się dzieje. I czuć to takie mięcho, mięcho takie naprawdę konkretne. No i pamiętacie, to wspomniałem, pozaszywane to wszystko tutaj, tak na twarzy. Nic się nie stało. Także czytało mi się to świetnie. Przede wszystkim okultyzm też tutaj jest poruszany. Mówię, wszystko się cały czas kręci wokół tego. Pewna postać. Nie chcę Wam zdradzać, kto bardzo pragnie zdobyć ten przedmiot, aby móc jednocześnie wezwać, no tu będzie trochę spoiler: Lucyfera, czyli diabeł też tutaj jak najbardziej się pojawia. No i oczywiście cały czas to miejsce 827, gdzie chcą do niego dotrzeć poprzez, poprzez pewne poczynania. Tutaj to wszystko też dzieje się troszeczkę na płaszczyźnie snu. Ale jaką on odgrywa tutaj rolę, myślę, że tego już Wam nie będę zdradzał. Generalnie, autor e, widać, że tworząc te swoje komiksy, z którymi nie jest to tak, jak wspomniałem, mój pierwszy miałem do czynienia, no, lubi robić trochę takie, użyjmy określenia, poschizowane scenariusze, w których czasami sami musi, musimy też pewnych rzeczy troszeczkę się doszukać, aby móc je zinterpretować na własny sposób, a jednocześnie. Przeżywać tą fabułę i czerpać przyjemność z niej, tak jak ona tutaj się pojawia. I ja jestem jak najbardziej tego zdania, że ten zabieg jest dobry, bo tego typu pozycje też są potrzebne, i cały czas podkreślam: spójrzcie, kiedy to jest fajne. Naprawdę kurczę, to jest tak fajne, że wow. Finał w ogóle mnie rozwala, bo kiedy te płaszczyzny wojenno, takie właśnie, okultystyczno, kosmiczno te codzienne, czyli z tego właściwego życia, łączą się ze sobą i dochodzimy do finału, no to tam pojawiają się jakieś właśnie, może nie pentagramy, ale no takie, ja bym to użył określenia czarną mszę i, i, i chęć właśnie dojścia do tego momentu, w którym y, mamy być, do którego prowadzi nas ta fabuła. I Tutaj się naprawdę fajnie później dzieje, trochę też i brutalnie, ale, ale finał dla mnie jest bardzo zadowalający. Mówię, ciężko mi jednoznacznie jest w sposób właściwy, tak jakbym chciał opowiedzieć tą fabułę, ale to, wszystko co tutaj wspomniałem, ja jest, dzieje się i dzieje się bardzo dobrze. Nie ukrywam, że. Ten komiks pozostanie na mojej półce, bo chcę po prostu mieć go w swojej kolekcji, bo mi się podoba. Ze względu na styl artystyczny, ale i też ciekawą, choć nie da się ukryć, że historię zdecydowanie 18. Także 827 szczerze Wam polecam. Gdybyście chcieli, na dole w opisie tego filmu znajdziecie link, gdzie możecie sobie nabyć ten komiks. Zachęcam Was do tego. Oczywiście skomentujcie, polubcie, udostępnijcie, będzie mi bardzo miło, a także zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z moimi materiałami. Tymczasem ja z Wami się żegnam, widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.